Ach, no dobra, jestem obok tego miasteczka, w którym jakiś czas temu coś wybuchło. Znaczy statek padł podobnie z morza, wjechał w elektrowni i miasteczko dupło. I mam zadanie je posprzątać. Przynajmniej takie dostałem zadanie, poprosił mnie ten cały założyciel tego miasteczka górniczego, tylko tak, żebym je posprzątał i naprawił. Oczywiście w ostateczności podłożę bombę i tak mi da pieniądze za to. Wcześniej nie odbiorę. No, okej. Dobra, przejdę tymi torami tam. Ach, dobra, mój mop. Dobra, jestem gotowy do pracy. W sumie już mi w ogóle ten typ od miasta przelał wcześniej pieniądze, więc później to miasteczko wysadzę. Ach, ile tu krwi. No dobra, pora to posprzątać. Najpierw zamoczę mopa. Dobra, czyściej. Dobrze, jest praktycznie czysto, tylko kurde, mop jest brudny. Ech. Jakie to miasteczko zostało rozwalone. Tu widzę, jakiś żul sobie śpi. Tu widzę kogoś leczą. Tak, co jest to miasto. Znaczy, to jest to. Tutaj widzę pełno karetek przyjechało. No, tutaj niedaleko jest morze, więc tutaj statek prawdopodobnie wyrwał się ten lodołamacz. Wpierdzielił się w miasto i wydupnął elektrownię. Jak dużo tu helikopterów lata, jest, ile tam ludzi leży. I w ogóle ile tu aut jest rozwalonych. Dobra, podłożyłem bombę. Okej, mogę wychodzić z miasteczka, jeszcze posprzątałam je całe. To z tego, skoro i tak ludzie nie wiedzą, że raz wybuchnie. Gdzie był już jest dzień? No, no w sumie całą noc tam siedziałam. No dobra, nie mam czasu do stracenia. O, moja głowa, gdzie ja jestem? Witaj, jesteś na mianowicie na statku rządu. Aktualnie musi rozwalić gang balasów. Typ, który cały czas prowadzi, a mianowicie Mice, który cały czas prowadzi wiadomości. Okazało się, że był szpiegiem i tak naprawdę zdradził nas i jest gangiem balasów, ogromnym gangiem, który jest bardzo ciężko pokonać. Musisz nam go przejąć. Jeżeli tak, to będziesz wolny, a jeżeli nie, to zostaniesz rozstrzelany. Jesteś złapany z tego, ponieważ wysadziłeś całe miasto, było widziane, jak podkładałeś bombę. No dobra, mogę to zrobić. No dobra, wiemy, wy strzelicie, tak? Tak. Lecę tym plecakiem. Tam jest typek rządu, niech mnie złapie. Chętnie bym cię puścił, ale jakbym to zrobił, to by mnie wywalił i my też bym się nie wzięli. Chodzisz tu. Załatw takiego typa w niebieskim garniturze. Dobra, elo. Elo. Dobra, to chyba on. Wiem, wezmę pistolet, tylko postrzelę. Aha, udało się. O kurde, alarm się włączył. O, rząd do mnie podleciał. Dobra, on leży, nie żyje. Mam głupoty, poddaj się. A ja mam noża, poddaj się. Ach, rzuciłem w ciebie, chłopatą. Dobra, kolego, idź ze mną. Odsuń się, bo rozstrzelam waszego kochanego, że waszego tego burmistrza, kto to tam jest. Tego z wiadomości, Majsa. Nie, nie rób tego. Ale tu agent rządowy. Dobra robota, teraz wracaj do nas. Ach, przeszkodzę, tam doskoczę. Ach, dam radę. Ewentuję cię na wolnego, wszystko. To każdy dokument podpisze burmistrz, znaczy prezydent z Polski. I będziesz wolny. Dzięki.